Cześć, z tej strony Tukany, witamy Was z trasy. Jedziemy do Sosnowca kupić namiot dachowy, który był naszym marzeniem. I oprócz oczywiście trasy, którą Wam pokażemy i tego, jak kupujemy i spełniamy swoje marzenie, opowiemy Wam, jaki wpływ ma odpoczynek w weekend na to, ile zarabiasz pieniędzy. I powiemy Ci, jakich my używamy technik, co nas się najlepiej sprawdza, co totalnie się nie sprawdza, jest nieskuteczne. I dzięki temu nagraniu będziesz bardziej efektywniejszy w ciągu tygodnia i zrozumiesz, jak ważny jest odpoczynek odpowiedni podczas weekendu. Jestem podekscytowana, bo długo się zbieraliśmy, żeby kupić ten namiot i że to już jest dzisiaj i będziemy mogli podróżować i spać nie w środku samochodu, tylko w środku namiotu. Jak jechaliśmy tutaj, to zastanawialiśmy się, czy kupić duży, czy mały i byliśmy 2 lata temu tutaj, pierwszy raz w tym namiocie. Rok temu, jeszcze na targach byliśmy jeszcze raz w tym namiocie. No i już teraz ja kolejny, chyba pół roku później, decydujemy się na to, co kupić. Trudna decyzja. Ciekawa ścieżka podróży klienta, że 2 lata mieliśmy tyle, wiele razy styk z tą firmą i dopiero teraz kupujemy ten produkt, więc często w biznesie może być tak, że ta twoja ścieżka zakupowa może być znacznie dłuższa. Jak mamy klientów agencyjnych, to też często klienci wracają po roku, wracają po 2 latach, bo wtedy nie byli gotowi na nową usługę, a teraz już są. I w tym czasie, jeżeli dostawali materiały, jeżeli pojawialiśmy się, jak ta firma pojawiała się na targach, jak my reklamą pokazujemy się komuś na YouTubie czy na Facebooku, to ktoś sobie buduje wizerunek marki i chętnie później korzysta z niej usługi. Więc patrz, tutaj też uwagę na to, żeby długoterminowo patrzeć na klienta i cały czas rozgrzewać go. Jakieś niespodzianka, może teraz do góry. Zjechaliśmy z autostrady na pierwszy pit stop. Pierwszy raz! Tego nie rób. Planuj weekendy, a nie planuj weekendy. Nie zaplanujesz weekendu, to będziesz obijał się jak tratwa, która nie ma motoru, jak łódka, która nie ma motoru, która płynie przez rzekę z prądem. Czyli budziliśmy się my z Olgą rano, a to może chodźmy na kawę, a tu może coś zjemy, a tu może się przejdziemy, a tu social media, a tu jakiś filmik, a tu może coś zmontujemy, a może sobie coś nagramy i tak dalej, i tak dalej. I cały weekend zleciał, a potrzeby, które mieliśmy, i obowiązki nie były zrealizowane. Pierwsze, co musisz robić, to planować sobie weekend. No to w piątek musisz sobie po pierwsze zamknąć pewne tematy, które masz z tygodnia i ewentualnie przenieść je na kolejny tydzień. Jeżeli miałeś wysłać ofertę do klienta i obiecałeś mu do piątku, to jeżeli to jest pilna sprawa, zakończ ją w piątek, żebyś w weekend miał wolną głowę. Jeżeli jesteś w stanie przełożyć sobie, że stwierdzisz, nie muszę tego robić do piątku, zrobię to w poniedziałek, to napisz do klienta: panie kliencie, zrobię to w poniedziałek, i zamykasz się, odcinasz się od tego tematu i dopiero do niego wracasz w poniedziałek. Już masz zakończoną pracę i wszystkie zadania, to wypisz sobie rzeczy, które musisz zrobić w weekend. Czyli muszę pomalować sobie paznokcie, albo muszę pomalować płot. I wypisz sobie również rzeczy, które chciałbyś lub chciałabyś zrobić. Na przykład chcę leżeć godzinę na hamaku, albo chcę przetestować nasz namiot i pierwszy raz z nim spać. Wypisz sobie rzeczy, które musisz i które chcesz. Nie ogarniam drabinki. Pierwsze rozłożenie? Tak, no. Nie no, wiele daj rady, ale gości mi tłumaczył, z tą drabinką tłumaczył. Zimno. A namiot wskazuje na to, że będziemy wyjeżdżać do Hiszpanii za niedługo. Bo tam jest ciepło. Jesteśmy już w namiocie na samej górze. Tak się prezentuje. Jak zaczynasz weekend w sobotę, to zacznij od rzeczy, które masz do zrobienia. Dzięki temu doznasz przyjemności, kiedy te zadania zrobisz, nie będziesz miał ich w głowie i będziesz mógł spokojnie, z czystą głową odpoczywać na przykład przez drugą połowę soboty i przez całą niedzielę. Jeżeli byś nie zrobił tych rzeczy i odłożył je na przykład na niedzielę, to automatycznie wtedy trochę byś myślał o nich, ponieważ pętla w twojej głowie byłaby cały czas otwarta. Więc rekomendujemy wstać rano w sobotę, napić się kawki i zrobić rzeczy, które są do zrobienia najpierw. Łatwo jest wejść w tak zwanego Matrixa, my to tak z Michałem nazywamy.
jest to taki lekki pracoholizm, że cały czas myślisz o tej pracy, ale to nawet nie jest spowodowane obowiązkami, które masz na ASAP, tylko takim twoim dziwnym podejściem, że wydaje ci się, że musisz coś zrobić, chociaż tak naprawdę często jest tak, że ludzie nie czekają w piątek o 16 na twojego maila, zajmują się swoimi sprawami. Tego maila i tak odczytają na przykład w poniedziałek. Oczywiście mówię tu o przypadkach, kiedy nie jesteś na ASAP, że się dogadaj z kimś, że musisz coś wysłać. I ja sama doświadczyłam na sobie tego, że mimo to, że zamykałam kompa, to gdzieś tam cały czas ta praca się przewijała i dopiero musiałam się nauczyć odcinać od tego. Kolejnym tipem przetestowanym przez nas jest to, że odpoczynek w formie oglądania social mediów, czy odpoczynek w formie konsumpcji treści nie jest do końca efektywny, ponieważ twój mózg przetwarza wtedy znowu kolejne dane, więc staraj się wybrać w weekend aktywność, która nie aktywuje mocno twojego mózgu, nie obciąża go danymi, tylko raczej jest taka rozluźniająca. Czyli na przykład może być jazda na rowerze, może być pojechanie do jakiegoś hotelu, do spa, przebywanie wśród natury, lasów, zieleni, zwierząt, dobre jedzenie, raczej takie ścisielankowe, ewentualnie bogate w atrakcje spędzenie czasu, niż konsumowanie social mediów, oglądanie filmów, ewentualnie może wieczorkiem z jakąś dobrym kakałem, ale wystrzegajcie się tego. Ale mówisz jak taki papier, wystrzegajcie się. Wystrzegajcie się social mediów. Nie no, my po prostu sprawdziliśmy to na sobie i zawsze, nawet jak oglądamy film, okej, czasami film może zrelaksować, ale czasami wprowadza później w takie... Napiszcie w komentarzu, czy też macie coś takiego, że oglądacie film, kończycie go i tak trochę... Jeszcze drugi, żeby się dobrze. A najlepsze momenty, jakie mieliśmy odpoczynku, najlepsze formy, to są zawsze takie właśnie, kiedy byliśmy gdzieś jeepem w górach, albo kiedy pojechaliśmy do hotelu, mogliśmy iść do sauny, albo jeździliśmy na rowerach, czuliśmy się jak dzieci, wyzwalają się wtedy też emocje, łatwiej jest odłączyć się od tego świata pracy, przejść ten tryb bardziej życie, romantyzm i tak dalej, więc takie spędzanie czasu ma po prostu wiele korzyści. Pamiętajcie, że czasami less is more, czyli prosta rada, która jest wdrożona, która jest oczywista, często nie jest respektowana. Czyli na przykład planowanie sobie weekendu. Możecie zacząć od tego i to wam da największy efekt według nas. Tak, no i zachęcamy was do tego, żeby jak najbardziej, szczególnie jak jesteście przedsiębiorcami, odłączać się od tego świata cyfrowego, bo sami doświadczyliśmy tego, jak bardzo człowiek może być przebodźcowany i dzięki tym aktywnościom, o których wcześniej powiedzieliśmy, że wyzwalają tą kreatywność, romantyzm i tak dalej, jesteście w stanie oprócz bycia tylko twardym przedsiębiorcą w tygodniu, w weekend zaczerpnąć tego właśnie, tej sielanki, tego spokoju, a uważam, że to jest bardzo ważne, żeby człowiek nie zwariował. I to przy okazji daje wam więcej pieniędzy, ponieważ im bardziej się odłączycie, tym bardziej ciągnie was do tego, żeby wrócić do efektywnej pracy i do działania, więc w tygodniu jesteście bardziej efektywni. Właśnie. I tym samym więcej zarabiacie pieniędzy. Właśnie, to co ci mówiłam wcześniej, że ja mam coś takiego, że jak odpocznę w ten weekend, faktycznie poczuję to, to później tak tęsknię do pracy i chcę do niej iść i to jest takie super, że, znaczy do niej, my nie chodzimy do pracy, tylko wstajemy na kompa, ale, tak, ale właśnie mam taką motywację, energię, chęć, to jest super i no i myślę, że to pomaga w całej tej drodze bycia przedsiębiorcą i nie zwariowania. Także dziękujemy, że wysłuchaliście nas do końca, zapraszamy do polubienia i do subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się!